Jaka jest różnica pomiędzy korekcją wzroku soczewką kontaktową, laserową korekcją wzroku oraz wszczepieniem soczewki fakijnej? Nakładając na rogówkę soczewkę kontaktową, dodajemy dodatkową optykę i tym korygujemy wadę wzroku. Używając laserowej korekcji wzroku, modelujemy lub modyfikujemy kształt rogówki. Przy krótkowzroczności spłaszczamy rogówkę, przy nadwzroczności ją bardziej uwypuklamy. Jest to zabieg nieodwracalny. Wszczepienie soczewki fakijnej dodajemy dodatkową optykę wewnątrz, do wnętrza oka, która praktycznie nie jest wymieniana i tym korygujemy wadę wzroku. Jest to zabieg odwracalny, który ma najmniejszy wpływ na gojenie na powierzchni rogówki oraz na suchość oka.